Jurek Owsiak przekazał fatalne wiadomości. Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformował, że zostali oszukani. Władze szpitali walczących z pandemią koronawirusa w Polsce zostały już ostrzeżone. Jurek Owsiak nie ukrywa smutnych wiadomości. Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazał szokujące informacje. Fundacja została kolejną ofiarą oszustów. Ostrzeżono już władze i pracowników szpitali walczących z pandemią groźnego wirusa SARS-CoV-2 w kraju. Jurek Owsiak przekazał smutne informacje. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy włączyła się w pomoc polskim szpitalom podczas walki z pandemią koronawirusa. Fundacja WOŚP przeznaczyła na ten zakup blisko 16 milionów złotych. Jednocześnie informujemy, że stworzyliśmy fundusz interwencyjny, wychodząc naprzeciw propozycjom bardzo wielu firm, które chciałyby wspomóc walkę z koronawirusem. W pierwszym szeregu stanęli nasi partnerzy, z którymi od wielu lat współpracujemy, informował jakiś czas temu Jurek Owsiak na Facebooku. Niestety, jak ustalili dziennikarze Faktu, 50 tysięcy pakietów ochronnych sprowadzonych z Chin zawiera 2,5 miliona maseczek, które nie chronią przed zakażeniem koronawirusem. Fundacja natychmiast poinformowała placówki, które otrzymały od niej pomoc, o felernych maseczkach. Część z wadliwego sprzętu trafiła m.in. do stacji pogotowia ratunkowego, DPS-ów, oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz wybranych szpitali. Z przykrością stwierdzamy, że staliśmy się kolejną ofiarą nieuczciwych praktyk chińskich producentów, przekazał Jerzy Owsiak. Jurek Owsiak poinformował, że fundacja padła ofiarą oszustów przy zakupie sprzętu ochronnego. WOŚP przekazał, że otrzymane od producenta półmaski filtrujące KN95 nie spełniają normy pozwalającej na stosowanie ich w celu ochrony układu oddechowego personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2 według badań, przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Maseczki dostarczyła firma Paramedica Polska. Fundacja zapewnia, że wielokrotnie sprawdziła, czy posiada ona odpowiednie atesty na zamawiane materiały ochronne. Dziennikarze Fakt poprosili przedstawicieli firmy o stanowisko w tej sprawie, jednak na razie nie przekazano żadnego komentarza. Do rzeczy.